Witajcie! Wreszcie po tygodniu pracy mam chwilę, żeby nagrać filmik nowy. Przy okazji dziękuję wszystkim widzom, którzy przysłali mi swoje filmy, abym mógł prezentować je na swoim kanale. Bardzo fajnie. Cieszę się, jeszcze raz dziękuję. Dziękuję też wszystkim tym, którzy oglądają mój kanał i wiedzą, że w obecnej sytuacji, jakiej jestem, czyli tutaj praca za granicą, nie jest mi łatwo nagrywać coś własnego, zwłaszcza, że jestem w tej chwili w centrum miasta. Tutaj, co widzicie, te bloki, to po drugiej stronie tych bloków jest główna ulica Ludwigshafen. Nie wychodzę tam na tą ulicę, dlatego że po pierwsze tu jest obowiązek, z tego co wiem, a nie chcę się z Niemcami kłócić, obowiązek noszenia maski wszędzie i przez 24 godziny na dobę. Tutaj na parkingu, to powiem szczerze, że no to wiecie co o tym myślę, więc nie wychodzę po prostu tam, bo nie chcę mi się z nimi kłócić. To jest raz. A dwa, przecież nie po to nagrywam ten filmik. Więc tak, słuchajcie, dzisiaj jest niedziela. Za tydzień właściwie to już na pewno będę w domu o tej porze. Więc bardzo, bardzo się cieszę, bo po kilku tygodniach wreszcie powrót i zobaczymy, co się uda zrobić, jakie będą plany. Bo oczywiście, pomijając to, że mam własne plany, no to jeszcze jest młody, który będzie... pewnie zrobi okupację taty i wszędzie i zawsze i w ogóle. Także z jednej strony oczywiście jestem bardzo szczęśliwy z tego powodu, bo naprawdę czekam na spotkanie z moim synkiem. To jest jedna rzecz. Druga rzecz to na pewno coś się tam zacznie nagrywać. Mam plany, jeżeli będzie taka pogoda, chociaż jak dzisiaj. Słoneczko ładnie wychodzi, zobaczcie, niebo też się całkiem ciekawie prezentuje. Więc jeżeli będzie taka pogoda, to na pewno będzie jakaś robota w polu. Będzie na pewno też, muszę tą przyczepę zabrać spod domu, tam stoi na kapciu, spróbuję to napompować, może da radę i ją zabrać na pole, żeby ten parking zwolnić. To jest to. No jeszcze takich parę rzeczy. Oczywiście pamiętam, że tą piłę muszę uruchomić, może przy okazji też piła. No, drzewo ponarzucać, no mnóstwo roboty, bo nie było mnie przecież przez kilka tygodni w domu. No i się tam nazbierało trochę rzeczy. Oczywiście szykowanie do świąt, jakieś tam prace. Coś trzeba na pewno będzie naprawić, wyremontować, nie wiem, jakieś takie różne rzeczy, nie wiem, drzewa do piwnicy, jak powiedziałem, wrzucić, jakiś pokój czy sufit pomalować, cokolwiek, no na pewno tej roboty mi tam nie zabraknie. No ale będę chciał też wygospodarować czas, jak powiedziałem, na pracę przy traktorach i w polu. Zobaczymy w planie, jeżeli przekonam, uda mi się przekonać Roberta, pozdrawiam cię serdecznie, to dokończymy 60, bo dla niego to będzie dobra 2 godziny roboty i wszystko, zamknięty temat. Natomiast dla mnie to będzie chyba 3 tygodnie. Także to jest to. Zobaczymy. Także może Andrzej też byłoby fajnie, jakby się dołączył. To byśmy we trójkę to szybko machnęli. I 60 byłaby ta czerwona właściwie już gotowa do roboty, bo tam nic więcej nie trzeba zrobić przy niej. No i oczywiście zobaczymy, spróbuję też założyć na tego zetora, który tam pod szopką stoi, tą półoś, przykręcić mu to koło jak najszybciej, zobaczymy, czy to się wszystko uda. No, czasu mało, bo święta zaraz za pasem, więc na pewno choinka, wyjazd po lampki, wyjazd po choinkę. Oczywiście tradycja u mnie jest taka, że od kiedy synek się urodził, no to właściwie zawsze jeździmy we dwójkę, on wybiera choinki. No i tak już zostało, jak się pytałem ostatnio, kiedy, czy pamięta, jak, od kiedy wybieramy razem choinkę, to mówi, że od zawsze. No i w sumie ma rację. Także takie coś. No i co jeszcze? Więc to wiadomo, trzeba będzie pojechać na targowisko, jakieś lampki dodatkowe kupić, coś tutaj porobić. No takie wiecie sami, bo macie też te same sytuacje w domu. Słuchajcie, co jeszcze ciekawego. Poznałem kilka nowych kanałów rolniczych. Bardzo fajne tam chłopaki prowadzą. Ładne filmy robią. Zobaczymy, może mi się coś tutaj uda też porobić takiego ciekawszego. Spróbuję, zobaczymy, może się uda, żeby to się fajnie wszystko oglądało. No i co jeszcze? Sprawy związane, wcześniej mówiłem też, że podejmuję się
kontynuacji dzieła naszego Adolfa Kurlińskiego i oczywiście nie wycofuję się z tego. Jednakże w tej chwili tutaj w Niemczech no to nie bardzo mam jak to robić. Ale jak wrócę, to na pewno się tym zajmę. Książki, słuchajcie, coś tam jeszcze przy okazji jakieś podokupowałem, więc też okaże się, czy to będzie przydatne. Zobaczymy, jakie tam są treści. Przy okazji jakieś tam, o których mówiłem już, książki medyczne też, takie stare medyczne, podręczniki i tak dalej, czy encyklopedie, to też jest bardzo istotne. Więc to, no i powoli będziemy ruszali z takimi filmami, zobaczymy, ile mi się uda ich nagrać jeszcze w tym roku. Zastanawiam się, słuchajcie, na podsumowaniem, czy zrobić taki film podsumowanie roku 2020 na przykład, żeby tam pozbierać wszystko to, co mi się udało, powiedzmy, co uważam, że byłoby fajne wrzucić w taki film, ale jakoś nigdy tego nie robiłem chyba i nie jestem do tego jakoś przekonany, bo to się cały czas dzieje i trudno mi tu coś podsumować, bo nie ma czegoś takiego, że jakiś etap zakończyłem, wszystko jest w rozwoju w tej chwili i jakoś nie wiem, no to tyle w każdym razie, nie mogę się doczekać też już, kiedy wsiądę w ten traktor i zrobię sobie rundkę, gdzieś przejadę i tak dalej. Ciapek na razie, słuchajcie, ten 325, ten w oryginale co jest, to na razie go nie będę ruszał, bo czasu brakuje, ale na pewno ruszy ten drugi ciapek, ten z 63 roku i będzie pomocny razem z tym turem, ponieważ jak zawiozę przyczepę na pole, tam jak widzieliście w którymś z moich filmów, załadowałem tam kręgi, więc będę musiał je zdemontować, jest tam zawieszenie do zetora też będzie, a właśnie to zawieszenie muszę zdjąć z tej przyczepy i założyć do tego zetora z 47 roku, tamten z oryginalnym silnikiem, ja wam to wszystko jeszcze pokażę, ten silnik też, słuchajcie, trzeba będzie, nie wiem tam simmeringi, czy to będę rozpoławiał, czy nie, ale temat jest bardzo, bardzo istotny, ponieważ ten zetor jest świetny, tam brakuje mu dosłownie niewiele i on będzie w oryginale. Spróbuję, widzicie, no tyle roboty, a ja właściwie nie mam na nic czasu. I to jest to, to muszę po prostu jakoś sobie poukładać te wyjazdy, poukładać, słuchajcie, pracę w domu, w polu i tak dalej i przy traktorach, bo no tak jak tutaj jedzę, no to dobra, coś tam się zarobi. Oczywiście plan niezmienny co do Ursusa 1224 albo 1204, zobaczymy który. Jeszcze się trafi powolutku. I zobaczymy co z tą talerzówką do 60, gdzie wam wspominałem na społeczności, że taką będę szukał. Jeszcze tam proponujecie jakieś agregaty, wszystko fajne, piękne maszyny. Ale ja muszę po prostu patrzeć nie na to, co jest piękne, ładne, tylko na to, co mi zrobi robotę, którą, jak widzicie, moje pole, jak ono wygląda, więc te maszyny, które byłyby mi potrzebne, to byłyby bardzo wskazane. Słuchajcie, jeszcze mi się przypomniało, jakiś czas temu też podnosiłem temat właśnie maszyn, no i widziałem, że tam Ksawery z gospodarstwa, pozdrawiam serdecznie, ma takie poletko dla widzów i tam mówicie o tym, jak zwalczyć ten pesz i tak dalej. Ja, słuchajcie, przeczytałem gdzieś, że pesz bardzo, bardzo nie lubi koszenia i na przykład jak są takie pastwiska dla koni, to tam nigdy nie ma peżu, dlatego że on po pierwsze jest słodki, a po drugie konie go wygryzają w ten sposób, że on ginie. On bardzo nie lubi tego właśnie ścinania, koszenia i tak dalej, więc jeżeli go zostawić, powiedzmy, nie wiem, czy to na rok chyba wystarczy i go regularnie, powiedzmy, dwa razy w tygodniu kosić, to on po prostu zginie. Ale czy to jest prawda, czy nie, tego nie wiem, natomiast dużo, dużo ludzi o tym mówiło, że tak właśnie się dzieje. No i w związku z tym pomyślałem sobie, że właściwie zamiast jakoś talerzować to pole i tak dalej, to jakbym kupił taką kosiarkę bijakową na przykład i jeździł tym raz w tygodniu 60 po polu, w tą i z powrotem, to nie tyle, że nawłoci tam nie będzie, co właściwie chyba sama trawa i koniczyna by została, bo to są dwie rośliny, które lubią koszenie. Nawłoć oczywiście zginie, bo ona też bardzo, bardzo nie lubi koszenia, więc sama z siebie zginie. I pesz, jeżeli jest, bo ja go tam jeszcze nie stwierdziłem, to na pewno tak samo. Ale pewnie tam pesz jest, bo to takie pole zaniedbane przez tyle lat, to nie ma co się dziwić. Pesz powinien w sumie tam być. No i teraz kwestia właśnie tego, czy ta kosiarka bijakowa nie byłaby najlepszym rozwiązaniem. Także napiszcie bardzo proszę w komentarzach, co o tym myślicie.
bo oprócz tego, że chcę zrobić tą robotę, no to też nie chcę wydawać pieniędzy na niepotrzebne maszyny, które po prostu w przyszłości mi nie zdadzą egzaminu albo będą mało wykorzystywane. No natomiast kosiarka na pewno będzie, bo to jest taki sprzęt, że ona po prostu zawsze musi być, choćby ciągi komunikacyjne, drogi i tak dalej, zawsze coś tam trzeba kosić, a w momencie, kiedy będą na przykład uprawy tam owoców, drzewka, krzewy i tak dalej, no to między rzędami też ta kosiarka byłaby jak najbardziej wskazana. Także bardzo proszę Was o opinie, komentarze pod filmami, to mi bardzo pomaga. No i zapraszam jeszcze raz do wspierania kanału, ale nie w taki sposób, jak myślicie, że tam, żeby coś tam wpłacać. Nie, nie, absolutnie. Po prostu lajkujcie, dawajcie łapki, nie mijajcie reklam. To już jest naprawdę duże, duże wsparcie dla kanału i dla mnie też to takie motywacja taka, że do dalszego nagrywania. Oczywiście na pewno będę nagrywał. Podoba mi się to, lubię to i oczywiście mam nadzieję, że to się Wam tak samo podoba. Także jeszcze raz pozdrawiam wszystkich serdecznie i na pewno usłyszymy się w przyszłym tygodniu. Cześć!